Witam Cię bardzo serdecznie, Maria Bucardi z tej strony. Dzisiaj zapraszam Cię na kolejne spotkanie z serii Za kulisami trylogii, czyli tej oto powieści mojego autorstwa z gatunku pomiędzy powieścią historyczną, powieścią z gatunku fantastyki i może troszeczkę elementami romansu. Powieść, która zawiera w sobie mnóstwo symboli, przepięknych przesłań i fascynującą historię. I jeżeli jeszcze nie zamówiłaś i nie zamówiłeś sobie książki drukowanej, to pamiętaj, żeby szybciutko przejść do opisu poniżej, ponieważ jest w tym momencie w sprzedaży edycja limitowana, tylko ograniczona ilość egzemplarzy i wysyłka startuje przed świętami, także prezent na święta idealny. Dzisiaj omówię dla Ciebie wszystko to, co skrywa się w rozdziale 6 naturalnie, pod tytułem Cienka nić. Jest to niesamowicie interesujący rozdział, ponieważ przeskakujemy do innego czasu. Na końcu tego rozdziału bowiem zaczyna się taki czas, gdzie nasza główna bohaterka wspomina przeszłość i przejdziemy w kolejnych naszych spotkaniach do tego, co wydarzyło się wcześniej niż to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czyli ten rozdział jest również takim wejściem do przeszłości, spojrzeniem wstecz, spojrzeniem w tył i do tego Cię również dzisiaj chciałabym zmotywować, ponieważ w ten czwartek mieliśmy naszą ceremonię o numerze 207 i w tej ceremonii o numerze 207 mówiliśmy właśnie o tym, jak ważne jest, aby się na momencik zatrzymać na Twojej drodze, szczególnie jeżeli rozpoczynasz jakiś nowy etap w Twoim życiu, to zawsze trzeba się zatrzymać, popatrzeć wstecz, czyli na to wszystko, co masz już za sobą, aby wyciągnąć mądre wnioski, ale również zbudować solidny fundament pod kolejne tygodnie, pod kolejne miesiące. I dzisiaj właśnie ten rozdział jest również takim spojrzeniem wstecz. Rozpoczyna ten moment spojrzenia wstecz, więc zobacz, jak przepięknie wszystko składa się w całość. Zarówno trylogia, która przecież nie jest tylko zwykłą powieścią, tylko jest o czymś o wiele, wiele więcej i te wszystkie osoby z Was, które już ją przeczytały, dokładnie o tym wiedzą, ale mamy również to samo w potwierdzeniach naszych ceremonii, czyli tych spotkań w czwartki, które oczywiście są dostępne w archiwum, zawsze można do nich wrócić. I to spotkanie w czwartek tak pięknie zgrywa się z tym momentem czytania tego 6 rozdziału trylogii. Teraz z głębi mojego serca zapraszam Cię na omówienie tego wszystkiego, co znajdziesz w tym właśnie 6 rozdziale. Tytuł rozdziału Cienka nić ma tylko minimalne znaczenie dla naszej dzisiejszej historii i tego momentu, w którym jesteśmy. Cienka nić to jest raczej takie sformułowanie, że coś bardzo, bardzo delikatnego dzieli nas od konkretnych zdarzeń, od konkretnych sytuacji. I czasami tak mamy właśnie w naszym życiu, że wystarczy spóźnić się 5 minut na samolot, a już całkowicie zmienia się to, co przeżyjemy, to, co jest nam jak gdyby przeznaczone. Te wszystkie osoby, które interesują się magią, na pewno znają książki Franza Bardona. I tutaj jedna z tych książek, która jest również w formie powieści, takiego opowiadania, można powiedzieć, pod tytułem Frabato, pokazuje nam przepięknie tą cienką nić, że czasami chcemy uniknąć przeznaczenia albo chcemy wystawić na próbę jak gdyby ten nasz los i zawsze ta cienka nić łączy nas albo dzieli od czegoś, czyli łączy nas z czymś albo dzieli nas od czegoś. W tym 6 rozdziale ta cienka nić dzieli Mariam od również możliwości zmiany jej życia, bo gdyby została odkryta jej kryjówka, czego najbardziej się obawia, to wszystko by się zmieniło. Cały jej los opisany dalej w powieści byłby inny niż to, co znamy, do tej pory znamy. Ta cienka nić to również symbolicznie pokazuje nam wejście Mariam
do komnaty luster, czyli do tego salonu, do tej sali luster, kryształowych luster, ponieważ również ta cienka nić dzieli wtedy naszą bohaterkę od przejścia do innej przestrzeni. Cienka nić, właściwie Mariam zawsze, można powiedzieć, że tak troszeczkę żongluje, idąc po takiej cienkiej nici pomiędzy światami, bo w każdej chwili jakieś jej malutkie potknięcie, jakaś zmiana jej myślenia, jakaś zmiana jej zachowania może przerzucić ją czy do innego świata, czy do innej przestrzeni, czy do zupełnie innej jakości życia. Dlatego ten tytuł Cienka nić. W szóstym rozdziale rozpoczynamy od historii, w której Mariam Salis spotyka w krużgankach niezwykłą postać. Postać maga, starca, mędrca, który wydaje się bardzo zagadkowy i całe to spotkanie jest niesamowicie nasycone taką tajemnicą i symboliką. To spotkanie jest przeze mnie opisane marginalnie, ale każdy uważny czytelnik wie, że tam skrywa się dużo, dużo więcej. Gdy ktoś po raz pierwszy trzyma w swoich dłoniach trylogię, to jeszcze nie wie, że ta postać naprawdę istnieje. I może mieć takie wrażenie, że ta postać jest tylko wytworem wyobraźni naszej głównej bohaterki. Jednak ta postać istnieje i każdy, kto przeczytał trylogię do końca, to wie, że spotyka ona tego maga w ostatnim rozdziale i że ta postać jest rzeczywista i ta postać ma również ogromne, ogromne znaczenie dla całej trylogii, ale również dla kolejnych części, które pojawią się w kolejnych latach. I teraz, gdy widzimy to spotkanie, to wprowadza ono nas w niesamowicie ciekawy świat symboliki. Tak, Gariel, zapytana o to, czy ta postać, ten mężczyzna mieszka w Mrocznych Górach, odpowiada nie, nie mieszka. I teraz jako słuchacz czy czytelnik możemy zadać sobie to pytanie, czy Gariel skłamała, czy powiedziała prawdę? Właściwie powiedziała prawdę, ponieważ pytanie Mariam było niekonkretne. Mariam zapytała, czy ktoś taki mieszka w Mrocznych Górach. I tutaj pokazuje nam to, jak ważne jest w naszej własnej komunikacji konkretne formułowanie pewnych pytań. Bo jakie pytanie, taka odpowiedź. Często formułujemy nasze pytania niekonkretnie i otrzymujemy niekonkretne odpowiedzi. I potem możemy mieć pretensje, że ktoś nas okłamał, bo przecież Mariam mogłaby mieć pretensje do Gariel, że wtedy właśnie w tym szóstym rozdziale ją okłamała. Ale w rzeczywistości Gariel powiedziała prawdę, bo pytanie było niekonkretne. Czyli gdyby Mariam zadała konkretne pytanie, czy ktoś taki mieszka w twierdzy Mrocznych Gór, albo czy ktoś taki mieszka w księstwie Mrocznych Gór, no to otrzymałaby taką czy taką odpowiedź. Gdyby zapytała, czy ktoś taki mieszka w twierdzy Mrocznych Gór i Gariel odpowiedziałaby nie, nikt taki tutaj nie mieszka, powiedziałaby prawdę. Jeżeli Mariam by zapytała, czy ktoś taki mieszka w księstwie Mrocznych Gór i wtedy Gariel powiedziałaby, że nikt taki w księstwie Mrocznych Gór nie mieszka, to wtedy by skłamała. Nie możemy więc Gariel zarzucić tutaj kłamstwa. Powiedziała prawdę, korzystając z tego, że jej przyjaciółka zadaje niekonkretne pytanie. To pokazuje nam również niesamowitą inteligencję Gariel. Jak i wszyscy z tego rodu księstwa Monsorens cechują się niesamowitą inteligencją. I tutaj w tym rozdziale to widzimy, jeżeli znamy dalsze losy
tego mędrca i dalsze losy Mariam, to widzimy to, co ukryłam tutaj pomiędzy wersami. Jeżeli ktoś nie zna tych dalszych losów, czyli nie przeczytał trylogii do końca, w co nie wierzę, ale może są takie osoby, to oczywiście nie widzi tego. Nie widzi tego, co tutaj zostało tak delikatnie ukryte i pokazuje nam tą moc słowa i moc komunikacji i moc konkretnych pytań. Bo myślę, że jest to ważne dla każdego z nas, bo często zdarza się coś takiego, że może kogoś posądzamy o kłamstwo, może kogoś w jakiś sposób negatywnie oceniamy, a on tylko wykorzystuje nasze niekonkretne pytanie. Gariel powiedziała więc prawdę, wykorzystując niekonkretne pytanie swojej przyjaciółki. Niesamowita inteligencja, aby w ten sposób pokierować rozmową, by mimo wszystko być wiernym sobie, być wiernym prawdzie, a jednocześnie być wiernym pewnym ustaleniom, ustaleniom, które dla Mariam są niewidoczne w tym momencie. Ona nie wie, że mak jest owiany tajemnicą, że on nie powinien się pojawiać w twierdzy i dlatego, gdy Gariel wie, że ktoś taki istnieje i wie, że ktoś taki się pojawił, no to jest jak gdyby pomiędzy młotem i kowadłem, bo z jednej strony musi powiedzieć przyjaciółce prawdę, a z drugiej strony musi zachować tajemnicę i w tym momencie pokazuje nam to tylko jej niesamowitą inteligencję, jak jest w stanie z podniesioną głową, mówiąc prawdę, wyjść z tej kłopotliwej sytuacji. I dla nas również taka wskazówka. Czasami znajdujemy się sami pomiędzy młotem i kowadłem. Czasami sami nie wiemy, jak postąpić i wtedy myślę, że powinniśmy sobie przypomnieć właśnie to, jak postępuje Gariel. Czyli jest wierna sobie, jest wierna prawdzie, ale odpowiada w taki sposób, że zachowuje tajemnice, które zostały jej powierzone. Montsoresanie, tak, ta historia wskazuje nam ponownie na księstwo Montsorens, ponieważ starzec, mędrzec opowiada Mariam historię o złotym jednorożcu, który uwiódł córkę władcy Montsorens. To jest takie podkreślenie znaczenia tego księstwa, bo ma ono ogromne znaczenie w całej trylogii, w całej tej historii. Czytelnicy wiedzą, że Gariel jest Montsoresanką, że jej brat jest synem księcia Montsorens. My wiemy, jakie stosunki łączą wiedźmę z Folsin, z Wilhelmem, ojcem Gariel i ojcem Aleksandra. I tutaj to podkreślenie tego księstwa jest kilka razy. Między innymi właśnie w tym rozdziale, ale także gdy Ralph Saint-Androns zabiera Mariam do jaskini, gdzie chronią się przed burzą i wtedy pokazuje jej również to księstwo i mówi, że to księstwo jest kluczowe w całym konflikcie. Tak, ponieważ to księstwo ma ogromne znaczenie i to będzie się przewijać w kolejnych częściach tej historii. Montsoresanie są bardzo szczególnym ludem o niezwykłych tradycjach, trudnych czasami do pojęcia, do zrozumienia. I tutaj mamy tego malutką taką wskazówkę, ponieważ widzimy tą historię czystej miłości, która nie mogła się rozwinąć, która została ukarana. W tej historii, którą opowiada mędrzec dla Mariam o złotorogim jednorożcu i córce władcy Montsorens. Jednocześnie Montsoresanie są bardzo inteligentnym narodem, który potrafi niesamowicie inteligentnie przechodzić przez różne sytuacje i to widzimy w tej inteligencji Gariel, ale również inteligencji Aleksandra, bo widzimy w jego zachowaniach bardzo konkretne podejście, konkretne takie otwarte podejście i inteligencję, która cały czas pracuje. Można tak powiedzieć, że w większości oni pracują głową, a nie sercem, czyli inteligencja jest w głowie, prawda, a nie w sercu, ale jest to z jednej strony zaleta, a z jednej strony wada. Jednak powinniśmy o tym wiedzieć. Gdy myślimy o księstwie Montsorens, to czujemy
tą energię, czujemy to, co jest ważne, ponieważ ma to ogromne znaczenie dla całej historii. Tak, w spotkaniu z mędrcem spotykamy dwa zwierzęta mocy, tak można powiedzieć, a raczej niesamowicie symboliczne postacie. Złoty jednorożec. Złoty jednorożec, który uwiódł córkę władcy Monsorens, właściwie tutaj już jest dla nas wskazówka, jakże mógłby jednorożec uwieść kogoś. Uwieść kogoś wskazuje na złe intencje. Chcemy kogoś uwieść, żeby kogoś porzucić. Chcemy kogoś uwieść, żeby kogoś wykorzystać. W prawdziwej miłości nie ma tego elementu, gdzie powiemy, a ktoś kogoś uwiódł. Albo bardzo rzadko mówimy o czymś takim. Dlatego tutaj widzimy, co ukryłam. Ukryłam tutaj czarną energię w opisie jednorożca i to powinno nam pokazać, że często wokół nas ten właśnie symbol jest tak zabrudzony. Szczególnie w dzisiejszych czasach ten symbol pojawia się w wielu nurtach, wielu kulturach, na różnych logach, różnych firm i jest wtedy zabrudzony, bo w rzeczywistości to z jednorożcem i jego czystością, jego miłością nie ma wiele wspólnego. Jednorożec, jeżeli powiemy o tym, że rozbudził miłość w tej córce władcy Monsorens i rozbudziła się między nimi prawdziwa miłość, to widzimy tutaj, że albo w postaci jednorożca był ukryty ten ukochany, ten mężczyzna, który rozbudził tą prawdziwą miłość, bo musimy wiedzieć o tym, że symbolika jednorożca jest ogromna. Przede wszystkim pokazuje nam na czystość, czystość serca, czystość intencji, światło, niesamowite światło wewnętrzne. Tutaj zapraszam każdego z naszych słuchaczy, aby przeszedł sobie poniżej do tych linków opisu i tam albo na moim blogu zwierzętamocy.org poszukał sobie jednorożca, bo jest on tam bardzo dokładnie opisany, jak i większość zwierząt mocy. I teraz, gdy patrzymy na tego jednorożca, to wiemy, że jest on czysty, ale jednocześnie on widzi czystość w każdej istocie. I teraz to porównanie z tą córką władcy Monsorens. My wiemy, że Monsoresanie są bardziej w głowie niż w sercu. Są jak gdyby kierowani przez pewne tradycje, pewne zasady, które dla innych wydają się dziwne, a oni jednak trzymają się tych zasad. I te zasady są czasami bardzo trudne, bardzo drastyczne, bardzo takie powodują w naszych sercach odrzucenie. I jeżeli ten jednorożec wzbudził tą miłość w córce władcy Monsorens, czyli obudził jej serce, ponieważ jednorożec w każdym z nas widzi czystość, w każdym z nas widzi naszą duszę, naszą prawdziwą duszę, a siedzibą naszej duszy jest serce, a nie rozum. To mówimy o tym na naszych ceremoniach, prawda? Czyli jest to jasne i logiczne, czyli sercowo logicznie, logiczne, że jeżeli obudził miłość, to obudził jej serce, obudził jej duszę, a nie rozum. I za to została ukarana przez swojego ojca. To widzimy również w zachowaniu Wilhelma. W kolejnych częściach trylogii poznamy historię Gariel i historię jej ojca. Jakie tutaj są trudne zasady, jak tutaj na miłość nie ma właściwie miejsca. Wszystko jest tylko jakoś zimno skalkulowane umysłowo, a nie w sercu. I zarówno Gariel, jak i Aleksander są tym nowym pokoleniem, które będzie łamać te zasady. Powolutku będą te zasady się wykruszać, bo są skostniałe i nie mają z tym nowym światem nic wspólnego. Jak i w naszej dzisiejszej rzeczywistości, w tym roku Tygrysa, gdzie widzimy tyle fałszu, tyle iluzji i nagle pewne stare zasady zaczynają się wykruszać i robią miejsce dla tych nowych. Dlatego, gdy omawiam jednorożca, to przede wszystkim jest to wezwanie dla czytelnika, aby zapoznać się z jego symboliką i z jego niesamowitą energią. Widzę w tobie światło. Bez względu na to,
jakie masz wady, jakie masz słabości, jakie masz ograniczenia. Ja widzę Twoją duszę, światło Twojej duszy i tą miłość bezwarunkową, budzę w Tobie tą miłość bezwarunkową. Czyli bardzo piękna wskazówka. Jednocześnie jednorożce są zazwyczaj białe. Natomiast ja podkreślam, że jednorożec w tej historii był złoty. Złoty jako mądrość wyższa, ale również świadomość. A resztę myślę, że każdy z czytelników i każdy ze słuchaczy powinien odkryć w swoim wnętrzu. Pamiętamy bowiem, że wszystkie moje odpowiedzi to jest tylko taka malutka cząsteczka tego, co naprawdę skrywa się w tej symbolice. I te nasze spotkania są tylko takim impulsem i taką motywacją do tego, aby szukać głębiej i rozumieć więcej. Czyli moje jedno słowo czy jedno zdanie powinno budzić tą chęć poszukiwania tej wiedzy, poszukiwania tej prawdy coraz głębiej i głębiej i motywować do tego właśnie dalszego poszukiwania, zgłębiania tej wiedzy już samodzielnie. Oczywiście mamy tutaj również symbolikę sowy. To gdy Mariam patrzy na sowę, wtedy znika mag. Znika ten starzec, znika ten mędrzec. Sowa ma dla nas ogromne znaczenie. Te osoby, które słuchają mnie już od wielu lat, znają również moją historię. Gdy ja znalazłam sowę na mojej drodze i to było dla mnie niesamowite przeżycie, ponieważ znalazłam ją typowo na dróżce, na ścieżce, na szlaku, którym przede mną szli ludzie, za mną szli ludzie, ja znalazłam tą sowę. I gdy znalazłam tą sowę, ona była martwa. Wzięłam tą sowę, przeniosłam ją w inne miejsce, położyłam ją tak, żeby nikt jej nie widział, żeby mogła sobie w spokoju tam odejść do innej przestrzeni i poszłam dalej. Jednak wracałam tą samą drogą za jakiś czas i z ciekawości poszłam jeszcze raz zobaczyć tą sowę, bo pomyślałam, może będzie jakieś piórko, które mogę zachować. Jest to dla mnie znak, jest to dla mnie wskazówka na tą mądrość wyższą, na to boskie prowadzenie, na te najwyższe tajemnice wszechświata. I sowy nie było. Sowy nie było w tym miejscu. Nikt nie mógł jej tam znaleźć, ponieważ ją tam schowałam. Nikt nie mógł jej stamtąd, nie wiem, ją zjeść, ponieważ na naszej wyspie nie ma jakichś dzikich zwierząt, które lisów czy wilków, czy które szukałyby jakiejś padliny. Nie ma takich zwierząt, więc po prostu to był czas, może minęło 20 minut, pół godziny, gdy wracaliśmy z powrotem i sowy nie było. I tak podobnie jest w tej historii, gdy Mariam patrzy na sowę, spotykając się z mędrcem, on nagle znika. Z przesłania sowy naturalnie. Znowu zapraszam na mojego bloga zwierzętamocy.org, żeby przejść sobie do symboliki sowy, tego orła nocy, który widzi wszystko. Widzi wszystko, ma oczy dookoła głowy. Ten symbol tej mądrości. To są niesamowicie mądre ptaki i to są ptaki, które łączą nas z innymi światami, z innymi przestrzeniami, z tą mądrością również innych światów, innych przestrzeni. I sowy są takim symbolem, gdy przechodzimy do konkretnego, wyższego etapu naszej świadomości. Dlatego ja również opowiadałam o moim przeżyciu z sową, ale w ubiegłym roku, czyli na przełomie roku tygrysa, właściwie na przełomie, ponieważ przed czasem 12 magicznych nocy, również w moim życiu pojawiła się sowa jako przesłanie na kolejne miesiące, czyli również kolejny przeskok do innej przestrzeni, do innej jakości, do innych kontaktów z innymi istotami. Sowa może być również wskazówką na świat zmarłych. Dlatego, gdy pojawia się w tym rozdziale, to czytelnik może mieć wrażenie, że Mariam spotkała ducha po prostu, że ten mędrzec, ten starzec, ten mag był duchem, duchem kogoś, kto kiedyś tam mieszkał i kto zmarł i że nie była to postać materialna. Piwne oczy. Mag, starzec, ten mędrzec ma piwne oczy.
Kiedyś, gdy byłam dzieckiem, to było takie powiedzenie: oczy piwne, życie dziwne, życie pełne tajemnic, życie niesamowite. Gdy patrzymy w brązowe oczy, w takie piwne oczy, jakie mamy niesamowite wrażenie takiej głębi, takiego bursztynu, takiego czegoś, co jest bardzo stare, stuletnie, tysiącletnie, prawda? Takie jest wrażenie, takiej głębi. Oczywiście zależy od odcienia tych oczu, od całego tego wzoru, który widzimy w tych oczach. Ale tak mniej więcej to odczuwamy. Jednak tutaj czytelnicy będą poznawać tą postać w kolejnych częściach trylogii i zauważymy, że ten mag jest prawdziwym magiem, więc może również zmieniać swój kolor oczu. Ale w tym konkretnym momencie ma te oczy piwne. Salon luster, komnata luster kryształowych zwierciadeł. Tak, władca Mrocznych Gór zabrania Mariam skracania drogi w ten sposób. I ponieważ w tym rozdziale nie widzimy tej postaci, ale wspominamy o tej postaci, jest to również ważna wskazówka dla czytelnika. Ponieważ widzimy po raz kolejny, jak Ralf stara się Mariam ostrzegać, chronić ją, bronić przed jej własną naiwnością albo nieświadomością czasami. Mariam nie jest świadoma magii, nie jest świadoma tego wszystkiego, co jest możliwe. Jakie niebezpieczeństwa w tym świecie magii czekają na takiego naiwnego wędrowca, który jeszcze nie wie, z czym to się je i jak się zabezpieczyć. I dla nas, czytelników, to jest właśnie taka wskazówka, ponieważ często wchodzimy w świat magii, wchodzimy w ten niesamowity świat tych innych istot wokół nas i możemy być wtedy albo naiwni, albo zadzierać nosa, co my to już nie wiemy i jak już ze wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić. I prędzej czy później ten świat pokazuje nam, że jesteśmy tylko człowiekiem i ile nam jeszcze brakuje do tego wyższego stadium, tej takiej prawdziwej złotej świadomości. Nasza bohaterka w tej części trylogii jest jeszcze nieświadoma siebie. Jest jeszcze tą młodą dziewczyną, która dopiero wchodzi w ten świat, która dopiero się tego wszystkiego uczy i jest czasami po prostu zbyt naiwna, zbyt otwarta. Zachowuje się w taki sposób, który może się dla niej skończyć wręcz tragicznie. I to, że władca Mrocznych Gór ostrzega ją przed skracaniem drogi w ten sposób, ma szczególne znaczenie, bo czasami my również próbujemy sobie skrócić naszą drogę. Chcemy już teraz szybko tak nauczyć się jasnowidzenia, tak nauczyć się jasnosłyszenia, tak przesuwać przedmioty, tak wpływać magicznie na to, na to, na to i chcemy to za wszelką cenę przyspieszyć. A jak ja to zawsze mówię, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, czyli pewnych rzeczy nie można przyspieszyć. Pewne procesy wymagają czasu i cierpliwości. I tak Mariam pokazuje nam, skracam sobie drogę w ten sposób, czyli skracam moją drogę, chcę coś przyspieszyć i przechodzę przez salon zwierciadeł. Nie zdając sobie sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo to ze sobą niesie, bo gdyby przez dłuższy czas spojrzała w to zwierciadło, to mogłoby ją po prostu przenieść, przeteleportować w inne miejsce. Czy mogło zdarzyć by się coś zupełnie innego? Tutaj nie ma to w tym momencie znaczenia w tym rozdziale, ale jest to niebezpieczeństwo, a ona mimo tego to robi i za każdym razem skraca sobie tamtędy drogę. I widzimy to jako czytelnicy, tą jej próżność. Podkreślam to, że ta próżność bierze górę nad rozsądkiem, podchodzi do zwierciadła, żeby sprawdzić, o jak to pięknie wyglądam, jaką to mam piękną suknię i w ogóle już wszystko wiem. Czyli to jest taka wskazówka dla nas, że w świecie magii nie ma miejsca na próżność, nie ma miejsca na taką zbytnią pewność siebie i przede wszystkim nie ma miejsca na jakąś taką dumę albo przekonanie, że już wszystko wiem. Bo w świecie magii czym więcej wiem, tym mniej wiem.
lustro pojawia się symbolicznie jeszcze raz w tym rozdziale. Uważny czytelnik na pewno to zauważył. Widzimy tutaj bowiem odwrócenie się ról, tak jakby nagle Gariel była odbiciem lustrzanym dla Mariam. Mówiliśmy o tym na naszej ostatniej ceremonii, o numerze 206, prawda? Mówiliśmy właśnie o tym, że pewne sytuacje, ludzie, zdarzenia często są naszym lustrzanym odbiciem i widząc ich zachowania, powinniśmy zapytać samych siebie, co jeszcze w nas jest do przepracowania, co przyciąga tych konkretnych ludzi i te konkretne sytuacje. Ale tutaj w tym rozdziale widzimy, że nagle to Gariel jest tą mało obowiązkową. To nagle ona jest tą, która łamie jakieś tam zasady, które są w Mrocznych Górach. Bo przecież to ona wyciąga Mariam na zewnątrz, aby zobaczyć teatr. I widzimy to w tym dialogu, w którym Mariam mówi, że nie może, bo musi skończyć swoje zadania, które ma do wykonania i nie może teraz gdzieś z nią iść i coś zobaczyć. I widzimy to odwrócenie ról, ponieważ to zawsze Gariel jest tą obowiązkową, to zawsze ona jest tą, która wypełnia zadania, która się słucha zakazów i nakazów, a tutaj widzimy odwrócenie, bo nagle Gariel mówi, a książę, 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 książę jest w podróży, więc chodźmy teraz, coś ci pokażę. To jest niesamowita wskazówka dla nas, że czasami kogoś oceniamy, czasami pokazujemy na kogoś palcem, a w rzeczywistości jest on w pewnym momencie tylko lustrzanym odbiciem nas samych albo czegoś, co jest w nas. W tym rozdziale po raz pierwszy również poznajemy tak szczegółowo, można powiedzieć, dowódcę gwardii księcia w Mrocznych Górach, czyli Alberta de Barres, który pojawia się w kilku kolejnych rozdziałach i zawsze jest tą ochroną dla Mariam, tym przyjacielem, tym, który wierzy w jej niewinność, na przykład w momencie zaginięcia, tajemniczego zaginięcia diamentowego naszyjnika i którego Ralph Stanton de Reims wybiera jako ochronę osobistą dla Mariam w momencie, gdy ma opuścić księstwo. Czyli to on przecież, to właśnie Albert, eskortuje ją do granic księstwa. Czyli to jest takie pierwsze spotkanie, które pokazuje nam również, że Mariam bez względu na to, w którym miejscu się znajduje, zawsze ma kogoś, kto ją chroni. Zawsze ma kogoś, kogo siły wyższe zsyłają jak gdyby na jej drogę w tym czy w tym momencie, aby pomóc jej w trudnej sytuacji życiowej. Czasami owszem, ta pomoc przychodzi zbyt późno, jak poznamy to w kolejnych rozdziałach. Czasami pojawiają się jakieś trudne doświadczenia, jakieś obrażenia fizyczne, ale to służy tylko i wyłącznie temu, aby Mariam poznała swoją siłę, poznała swoją moc, tak jak i w naszym życiu. Często my sami musimy spaść na dno, aby się odbić i wypłynąć na powierzchnię. My czasami musimy coś stracić, aby poznać, jaka siła, jaka moc jest w nas. My czasami musimy cierpieć, aby przemienić nasze słabości w siłę. I to chciałabym pokazać właśnie w tym rozdziale, gdy po raz pierwszy poznajemy tak tego dowódcę gwardii z tej strony, gdzie pomaga Mariam, pomaga jej się wydostać z tego tłumu, pomaga jej jak gdyby wejść do tego spokojnego miejsca i później, gdy w kolejnych rozdziałach również będzie jej pomagał i będzie ją wspierał. To jest właśnie ta wskazówka, że zawsze znajdzie się ktoś, kto nam pomoże w trudnej sytuacji. Musimy tylko w to wierzyć, musimy wierzyć w siły wyższe, w tą mądrość wyższą tych energii, ufać i prosić o tą pomoc, po prostu prosić, bo jeżeli nie prosimy, to nie otrzymamy, a jeżeli prosimy, to będzie nam dane. Tak, w samej końcówce rozdziału przechodzimy jak gdyby do innego czasu i przestrzeni, ponieważ Mariam, opowiadając Gariel swoją przeszłość, przenosi nas do zupełnie innego miejsca i do zupełnie innego czasu. Umieściłam tutaj waniliowe ciasteczka. Dlaczego właśnie te waniliowe ciasteczka? Ponieważ ta przeszłość Mariam, którą będzie nam opowiadać w tych kolejnych rozdziałach,
no nie była piękna, nie była różowa. To były trudne doświadczenia, fizyczne również, upokorzenia. I dlaczego to waniliowe ciasteczko się pojawia? Ona bierze do ust waniliowe ciasteczko i zaczyna opowiadać. Każdy z nas, kto interesuje się magią, energią i różnymi starymi przesłaniami, starymi księgami, wie, zna historię wanilii. Wanilia bowiem była uprawiana przez pewien z ludów azteckich i tylko przez ten jeden konkretny lud. I gdy ten inny lud, wiemy, że Aztecy byli bardzo takim wojowniczym narodem i często walczyli między sobą. Gdy ten drugi lud dowiedział się o tym, jaka niesamowita jest ta wanilia, napadł na ten pierwszy ród i właściwie wyciął ich do zera. Później Aztecy, ten kolejny ród, zaczął uprawiać wanilię i pojawiają się Hiszpanie, którzy wyniszczają tą kulturę maksymalnie. Czyli można tak powiedzieć, że ta nazwa tego czarnego kwiatu, bo taką ma nazwę wanilia, jest jak ten czarny diament, jak ta czarna kolia z czarnych rubinów, czy różne inne takie przesłania. I pokazuje nam właśnie tą niesamowitą energię. Tą energię tego czarnego, tego trudnego, tego ciemnego. I to ciasteczko waniliowe jest taką wskazówką na ten czarny kwiat wanilii, bo ta historia tego kwiatu wanilii, tej uprawy tego kwiatu, ona cała w sobie była ciemna, była trudna. I tak jak Mariam bierze to ciasteczko i przenosi nas do swojej przeszłości, która również była ciemna i trudna. Jednocześnie wanilia jest tym symbolem tej miłości, namiętności, czyli ta sprzeczność, ponieważ to działanie jest zupełnie inne, prawda? Z jednej strony nazywana jest czarnym kwiatem, ma taką czarną przeszłość, a jednocześnie jest takim zapachem, aromatem, kwiatem, który jest symbolem miłości, afrodyzjakiem, symbolem namiętności, takiego połączenia, takiego no po prostu piękna bogini Afrodyty, bogini Wenus. I tutaj widzimy to samo w historii Mariam. Ona z jednej strony, jak ten czarny kwiat, po prostu ciągnie się za nią jakieś fatum jej piękna, jej urody, jej kobiecości. I dopiero gdy dociera do Władcy Mrocznych Gór i poznaje tą swoją siłę, poznaje tą swoją moc, to dopiero zaczyna ją wykorzystywać. Czyli to zwrócenie uwagi na to waniliowe ciasteczko również jest zamierzone, jak właściwie wszystko, bo jest jeszcze w tym rozdziale ukryte dużo, dużo więcej. Czytelnicy, których interesuje magia luster, mogą tutaj znaleźć mnóstwo przesłań. Czytelnicy, których interesują zioła, których interesuje alchemia, też znajdą tutaj troszeczkę przesłań. Dlaczego Mariam zakłada złote rękawiczki, aby pokruszyć ziele macierzanki? Dlaczego akurat macierzanki? To są takie właśnie impulsy, które skłaniają czytelnika do takich głębszych poszukiwań, o czym mówiłam na początku. Również z głębi mojego serca dziękuję i zapraszam na kolejną niedzielę, na spotkanie za kulisami kolejnego rozdziału, ale oczywiście na czytanie trylogii, gdzie czytam konkretny rozdział z efektami specjalnymi. I dla wszystkich tych osób, które nie lubią czekać albo które chcą sobie posłuchać tego o północy albo o poranku, zapraszam do opisu poniżej. Tam w opisie tego filmu jest dokładny link do trylogii dostępu premium. Gdy mamy ten dostęp premium, to możemy sobie oglądać przez ten konkretny wybrany czas, 24 godziny na dobę, wszystkie treści. Nie musimy czekać na kolejną premierę i nie musimy być o określonej godzinie. A te wszystkie osoby, które mimo dostępu premium chcą być ze mną, zapraszam na niedzielę zawsze po godzinie 20 na moim kanale YouTube. Widzimy się również na czat na żywo, czat ze mną i bardzo proszę nie zadawać trudnych pytań politycznych, bo widzieliśmy to w ostatnim czasie, co się wydarzyło, gdy pojawiły się te pytania polityczne, no to jak transmisja została przyblokowana i przehamowana. Czyli rozmawiamy o wszystkim, ale zostawiamy sytuację polityczną w spokoju. Dobrze? Bardzo proszę, z głębi mojego serca. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wasza Maria Bukardi.